Tak teraz wiesz. Co może nam w tym przeszkodzić? Zen. Zen. Góra. Prawda? Cześć, nazywam się Łukasz Giebień. Pracuję we Freedom jako doradca do spraw sprzedaży nieruchomości. Dziś opowiem Ci o newralgicznym punkcie sprzedaży, czyli o prezentacji mieszkania. Zapewne zastanawiałeś się, dlaczego Ci skuteczni pośrednicy proponują Ci, abyś nie był obecny na prezentacji. Postaram Ci się wytłumaczyć to w trochę nieoczywisty sposób. Wyobraź sobie, że siedzisz w restauracji. Dookoła Ciebie palą się świeczki. W powietrzu unosi się aromat ziół prowansalskich. Wino jest odpowiednio schłodzone, a Ty w ręku trzymasz bukiet jaskrów. Tak, to jest odpowiednia chwila, żeby uzmysłowić sobie, że róże to nie jedyne kwiaty, które można dać kobiecie. Kobiecie, na którą czekasz, z którą wreszcie udało Ci się umówić. Ale widziałeś ją tylko na zdjęciu, a dobrze wiesz, że obiektyw lubi słodko zminąć się z prawdą. Nagle wchodzi. Wymarzona. Idealna, z klasą, szykiem i zalotnym spojrzeniem. Pękasz z dumy. Do czasu, bo zaraz za nią wchodzi jej były narzeczony. Rozumiesz już, co chcę powiedzieć? Mieszkanie wystawione na sprzedaż można porównać do naszej panny na wydaniu. Zarówno przy poszukiwaniu drugiej połówki, jak i klienta, który chce kupić nasze mieszkanie, ważne jest wywarcie pierwszego wrażenia. Pierwsza randka oraz pierwsza wizyta na nowym mieszkaniu to sytuacje pełne emocji. Jak jednak zadbać o to, żeby te emocje były jak najlepsze? Co może nam w tym przeszkodzić? Mieszkanie, które nie jest odpowiednio spersonalizowane, zaczyna budzić wątpliwości klientów kupujących. Zamiast skupić się na tym, jak dobrze mogłoby im się tutaj żyć, zaczynają koncentrować się na życiu obecnych właścicieli. Wątpliwości narastają, gdy klienci spotykają się twarzą w twarz. W zasadzie klient kupujący może poczuć się jak intruz na terytorium wroga. Obecność właścicieli wywołuje u nich niepotrzebny stres, dyskomfort i zmniejsza pewność siebie, która potrzebna jest przy poznawaniu nowego mieszkania. Daj kupującemu komfort. Zostaw go sam na sam z pośrednikiem. Jak może skończyć się spotkanie byłego i przyszłego narzeczonego? No, przyjaciółmi raczej nie zostaną, co najwyżej dadzą sobie po razie. Tak samo bezpośredni kontakt klientów kupujących i sprzedających może rodzić konfliktowe sytuacje. Zazwyczaj czerwona lampka pojawia się w momencie, kiedy pada pytanie o negocjacje ceny. Problemem są również ci nazbyt gościnni właściciele, którzy czują potrzebę aktywnego uczestnictwa w prezentacji. Ja wiem, że robicie to nieświadomie, niemniej jednak w konsekwencji klient kupujący może poczuć się trochę przytłoczony informacją o tym, jak bardzo pojemne są szafki w kuchni, czy jak cudowny parkiet położyliście ostatnio w salonie. Zdarzają się też te nieprzewidziane sytuacje, ale o tym opowiemy Wam w ostatnim odcinku tej serii. Czasami nawet sama obecność właścicieli potrafi odebrać cały komfort i przyjemność z oglądania nowego mieszkania. Natomiast w momencie, kiedy prezentacja prowadzona jest przez odpowiednio przygotowanego do tego doradcę, klient kupujący sam na spokojnie może ocenić, czy mieszkanie to przypadło mu do gustu i czy spełnia jego oczekiwania. W razie jednak jakichkolwiek pytań, które się pojawiają, zawsze ma obok siebie pośrednika, który w sposób obiektywny odpowie mu na wszystkie pytania i rozwieje jego wątpliwości. Dlatego mówię Ci, nie zepsuj tego pierwszego razu. Pierwsza wizyta w mieszkaniu powinna sprawić jak najlepsze wrażenie i pozostawić klienta kupującego w jak najlepszych emocjach. Warto jednak pamiętać, że klient przychodzi do mieszkania, które wystawione jest na sprzedaż, a nie takie, w którym ktoś jeszcze mieszka. Rozróżnienie tych dwóch kryteriów wydaje być się szczególnie istotnym w procesie całej sprzedaży. Wszystkie zabiegi związane z przygotowaniem oferty mają tak naprawdę na celu stworzenie niepowtarzalnego wizerunku mieszkania. Mieszkania, które czeka na nowych właścicieli. Dlatego daję Ci dobrą radę. Zaufaj pośrednikowi i powierz mu prezentację swojej nieruchomości. Chyba nie chcesz, żeby Twoja panna na wydaniu stała się starą panną, prawda?